Chciałbym zacząć od, wprowadzając w kolejny panel, od pewnej historii. Parę dni temu w jednym z portali publicznych ukazał się materiał wideo, w którym osoba, która mówi o sobie dziennikarz, powiedziała, że nienawidzi młodych ludzi, ale bardziej od nienawiści względem młodych ludzi nienawidzi mnie. Próbowałem zareagować, informując o tym Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Dostałem informację, że to jest satyra. Parę dni później, obecny tutaj na sali Tomasz Rożek, nie wiem, gdzie ty, Tomaszu, jesteś, gdzie się schowałeś, na samym końcu, napisał na Twitterze swoje doznanie poranne, kiedy wstał, przeczytał pis jednego z gejów na temat jego prywatnej historii i może hejtu w komentarzach na Twitterze, ale gorsze niż to może hejtu w komentarzach na Twitterze było to, że nikt za tym młodym człowiekiem się nie wstawiał, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że to, co tam się dzieje, to jest zło. I kolejny panel będzie poświęcony roli nowych mediów, misji nowych mediów, kierunku rozwoju nowych mediów, osoby, które tworzą nowe media, które wyznaczyły kierunek ich rozwoju, zanim to było modne, jak to się mówi. O tym będziemy rozmawiać w kolejnym panelu. Karol Paciorek, Dariusz Rosiak i Maciej Okraszewski. Zapraszam was, panowie. Zróbmy to jak należy, usiądźmy pod swoimi zdjęciami. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, jest nam bardzo miło, że spędzimy z Wami najbliższe 40 minut. Dziękuję za zaproszenie i najpierw zadam pytanie retoryczne. Może ktoś z Was w głowie będzie umiał na nie odpowiedzieć. Właśnie patrzycie na trzech białych mężczyzn. Każdy z nich ma mikrofon. Ciekawe, co to może być i czy to jest podcast. Nie przypadkiem. No dobrze, będziemy rozmawiać o roli nowych mediów w rzeczywistości, która nas otacza i faktycznie moi paneliści tutaj, to jest najlepszy absolutnie wybór do takiej rozmowy. Ja dodam tylko jedną rzecz dla tych z Was, którzy jesteście tutaj na miejscu i dla tych, którzy oglądacie to online. Widzicie na ekranie kod QR. Jeżeli go zeskanujecie swoim smartfonem, jeżeli dacie radę zbliżyć tak bardzo kamerę, zeskanować to, wejdziecie na stronę, która to połączy się z moim iPadem i tam będzie można zadawać pytania, a na koniec tego spotkania ja kilka z tych pytań wybiorę i zadam. Ale dobrze, przechodząc do Was, panowie. Pierwsza i najważniejsza rzecz, bo i ty, Darku, i ty, Maćku, mieliście doświadczenia w mediach tradycyjnych wcześniej. Czy był jakiś konkretny moment, czy też raczej z perspektywy czasu patrzycie na to jak na proces, który sprawił, że postanowiliście pójść na swoje, mówiąc po prostu, i zostawić tradycyjne media i zabrać się za zarobienie rzeczy po swojemu, zarobienie dziennikarstwa po swojemu? Ja. Dzień dobry. W moim przypadku ta historia jest dość długa, ja nie będę jej całej opowiadał, zresztą ją opowiadałem w bardzo wielu wywiadach i po prostu już zmęczyłem się mówieniem cały czas tego samego, ale w moim przypadku to było odejście z dziennikarstwa. Znaczy ja projekt Dział Zagraniczny robiłem na długo, zanim on się stał podcastem. Dla tych osób, które nie wiedzą, jest to podcast już teraz głównie. Prowadziłem go przez wiele lat wcześniej i on zawsze był projektem, który robiłem pro publico bono po godzinach pracy, czyli pisałem artykuły takie, które nie trafiały do polskich mediów, no bo słyszałem, że polskiego czytelnika nie interesuje to, co się dzieje w kraju X i tak dalej, albo nawet jeżeli interesuje kraj X, to nie takie tematy. W związku z czym ja po prostu na pewnym etapie już byłem tymi mediami bardzo zmęczony po tym, jak ze względu na różne sprawy prywatne bardzo potrzebowałem dostać etat i ubezpieczenie. I we wszystkich miejscach, w których byłem na śmieciówkach, ale oczywiście pracowałem w pełnym wymiarze godzin, jak zapytałem, czy dostanę nawet pół etatu i usłyszałem, że nie, nigdy, bo to się nie opłaca, to stwierdziłem, że to już szkoda mojego czasu po tych kilkunastu latach w tym dziennikarstwie i odchodzę z tego zawodu. I po prostu chciałem robić dalej to, co robiłem w tym wolnym czasie, czyli ten dział zagraniczny, tylko już nie chciałem pisać, bo już miałem dość. I wpadłem na pomysł, żeby robić podcast i przy okazji też wpadłem, no dziewczyna mi powiedziała, żebym robił podcast.
I ta sama dziewczyna też mi powiedziała, żebym założył Patronite, bo będzie fajnie, jak będzie z tego te 300 zł w miesiącu i to wynagrodzi ten czas, który na to poświęcam i tyle. I to był jedyny pomysł. I fakt, że to jesteśmy 3 lata później, to był lipiec 2019, kiedy zacząłem. I teraz nie tylko zarabiam pieniądze i jestem swoim własnym szefem, ale jeszcze w dodatku płacę wielu innym ludziom i płacę lepsze stawki niż polskie media, bo kupuję reportaże za wyższe stawki i płacę od razu, a nie dopiero po publikacji. Na przykład mam już teraz reportaże do maja wykupione i one wszystkie są opłacone, a w polskich mediach by to oznaczało, że po publikacji w maju na przykład byłoby zapłacone we wrześniu czy nie wiadomo kiedy, mimo że reportaż był oddany na przykład w listopadzie. No to wszystko się stało przypadkiem. Także u mnie to nie była jedna decyzja, która wynikała z tego, że o, teraz idę na swoje, będę budował nowe media. U mnie to wyszło przypadkiem i bardzo się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem i przez te 3 lata bardzo dużo się nauczyłem, natomiast to nie był plan. Tak po prostu się stało. Maciek mówi praktycznie, że to się wydarzyło z konieczności. Mój przypadek jest podobny, to znaczy w sytuacji, w której zostałem wyrzucony, czy nie przedłużono kontraktu ze mną w Polskim Radiu, szukałem pracy i nikt nie był zainteresowany w tradycyjnych mediach tym, co robiłem. W każdym razie nikt na takich warunkach, które gwarantowałyby kontynuację tego programu w formie, która mnie satysfakcjonowała. I w całkowitej desperacji postanowiliśmy, bo w takiej samej sytuacji była Agata Kasprolewicz, która w zasadzie była od samego początku przy realizacji raportu jako podcastu, a wcześniej też pracowała w Trójce przy nim okazjonalnie, dopóki nie została wyrzucona z radia. I w związku z tym, że nikogo to nie interesowało, spróbowaliśmy coś, co było mi kompletnie nieznane, obce, nie wiedziałem, na czym to polega. To znaczy w tamtych czasach, czyli przełom 19-20 roku, podcast mi się kojarzył z dwoma facetami, którzy siedzą naprzeciwko siebie przy stole, włączają dyktafon i potem to wrzucają do sieci. Zresztą chyba tak było. Może mi się dobrze kojarzyło. Ponieważ ja chciałem robić coś innego, no to zaczęliśmy robić coś innego. Wkrótce się właśnie pojawiła propozycja czy sugestia ze strony jednego z kolegów, żeby spróbować znaleźć pieniądze przy pomocy crowdfundingu. Okazało się, że to wypaliło w sposób absolutnie rewelacyjny i do tej pory to działa i się rozwija. Czy to jest jakaś zasadnicza zmiana? Bo też pytałeś jakby o przejście od dziennikarstwa tradycyjnego do dziennikarstwa nowego. Ja nie mam takiego poczucia, że nastąpiła jakaś cezura, że była granica, którą przekroczyłem i przeszedłem na inną stronę mocy. Ciemną, jasną, szarą, wszystko jedno jaką. Tylko po prostu robię cały czas to samo, bez szefa, który mi mówi, że to jest niemożliwe. Albo bez szefa, który mi mówi, że nie ma pieniędzy. Ja naprawdę czuję się w bardzo trudnej sytuacji, jak muszę tłumaczyć ludziom, którzy mnie czasami pytają, jak tam. Ja wtedy mówię, ekstra. Nie mamy problemów finansowych, możemy jeździć, gdzie chcemy po świecie, robić, co chcemy. Nikt nam nie mówi, że mówienie o wojnie w Etiopii jest bez sensu, bo nikogo to nie interesuje. Albo że nie wolno w podcaście wsadzać muzyki, albo że musi być chropowata jakość podcastu, bo wtedy jest prawidłowo, a jak wszystko słychać, to jakoś tak dziwnie to brzmi. Po prostu tego wszystkiego nie ma. Jesteśmy, czy ja też tak się czuję, jakbym był panem samego siebie, co jest niezwykle miłym uczuciem. I tak jak mówię, czasami powoduje to krępujące sytuacje, bo nie mam na co narzekać. Tak. Obaj poruszyliście, Maciek to ma w ogóle w DNA swojego podcastu, temat przynajmniej na powierzchni nieinteresujące odbiorcy. To jest w ogóle wątek oczywiście bardzo szeroki, ale każda osoba, która w jakikolwiek sposób kreatywny chce coś stworzyć,
chce czymś zainteresować odbiorcę. I to może być od formy super krótkiej, jaką będzie TikTok, do formy podcastu, artykułu, książki. Musi sobie w pewnym momencie, przynajmniej tak mi się wydaje, że musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to właściwie zainteresuje odbiorcę. Wy z definicji zajmujecie się rzeczami, które nie są najbliższe ciału, czyli nie zajmujecie się historiami bezpośrednio związanymi z Polską. I zastanawiam się, czy jest jakikolwiek ogólnie działający klucz doboru poza waszym doświadczeniem, wyczuciem, którym się kierujecie, żeby dana historia trafiła do odcinka, bądź nie. No bo domyślam się, że historii ciekawych na świecie jest prawie nieskończona liczba, a jednak tylko niektóre trafiają do odcinków. Ja bardzo chętnie na to opowiem, bo ja mam w ogóle dane, które pokazują wbrew stereotypom i wbrew temu, co przez lata słyszałem w różnych redakcjach. W moim przypadku, jak ja dobieram tematy, zawsze dobieram je sam. Ja mam problem z dobraniem rozmówców, no bo główny format mój to są wywiady. Choć to będzie się, mam nadzieję, z czasem zmieniało na coś innego, chociaż te wywiady oczywiście już zostaną, bo no skoro wszyscy je lubią, no to okej. Okay. Natomiast zmierzam do tego, że jak ja wybieram temat i tych tematów jest milion, to mam właśnie problem ze znalezieniem kogoś, kto może mi o takim temacie opowiedzieć, bo okazuje się, że w Polsce nie mamy tak wielu specjalistów. Albo mamy na przykład milion tłumaczy poezji angielskiej z V wieku, ale nikogo, kto mógłby ze mną o jakieś reality show pogadać albo o prywatyzacji Channel 4, nie? Natomiast dobrym przykładem jest to, że najgorzej słuchanymi odcinkami w przypadku mojego programu są odcinki sportowe. Ja wiem, że jak będzie piłka nożna, nie mówię nawet o krykiecie, bo mam na przykład też taki odcinek, ale wiem, że jak będzie piłka nożna, to będzie słabiej słuchany odcinek, że jak będę miał coś o przestępczości, się pojawi mafia, no to tam będzie słuchał po prostu pół internetu, bo true crime. Ale sport nie. I nie wiem, z czego to wynika, bo przecież piłeczka, ale... To, że jestem swoim własnym szefem, to też sprawia, że ja konsekwentnie te odcinki sportowe pcham. I na przykład teraz miałem taką serię pod koniec lata, że miałem najpierw kolarstwo, które umówmy się, no nie jest sportem najpopularniejszym, że jak oglądamy Tour de France, to dlatego, że chcemy obejrzeć te zamki, prawda? Przynajmniej ja tak robię. A później miałem o golfie i wiem, że jesteśmy w kraju, w którym golf jest trochę inaczej postrzegany niż Polska, no ale umówmy się, kto w Polsce grał w golfa kiedykolwiek? No, nie wiem, może w tym gronie trochę więcej osób, ale ja na przykład nigdy. I zmierzam do tego, że wiem, że te odcinki będą rzadziej słuchane i konsekwentnie robię i mimo tego, że one są gorzej słuchane, to i tak oznacza kilkadziesiąt tysięcy osób, które ich posłuchają. I teraz jeszcze jedna ważna kwestia. W moim przypadku, jak ja zaczynałem robić ten podcast, to wydawało mi się, tak jak wcześniej pisałem te teksty w dziale zagranicznym, że moi odbiorcy to są czytelnicy tych mediów, do których ja pisałem, będąc dziennikarzem, tak? Czyli, że moi odbiorcy są ludźmi, którzy kupują Gazetę Wyborczą, którzy kupują Tygodnik Polityka, którzy słuchają Darka w polskim radiu, ale nie to, że przypadkiem, jadąc samochodem, tylko, że nastawiają ten raport o stanie świata i tak dalej. Okazało się, że nie, że przytłaczająca większość moich odbiorców to są ludzie, którzy trafili zupełnie przypadkowo na ten podcast albo z czyjegoś polecenia. To są ludzie, którzy z reguły nie sięgają w ogóle po media. Żadne. Na przykład mówią mi, nikt nie mówi o protestach w Iranie. Wszyscy mówią o protestach w Iranie. No, po prostu temat, który nie schodzi z czołówek. Tylko, że po prostu ludzie, którzy do mnie piszą, nie sprawdzają na przykład BBC, żeby się trzymać kraju, w którym jesteśmy. I mówię o tym dlatego, bo okazuje się, że te osoby, które nie sięgają po takie rzeczy, jednak są zainteresowane takimi tematami, tylko po prostu nikt im wcześniej nie dał możliwości sprawdzenia tego rodzaju rzeczy. Więc i uważam, że to jest w ogóle duża siła nowych mediów, tak? Że nie ścigamy się o masowego odbiorcę, bo to jest jeszcze jedna historia, którą kiedyś w Onecie usłyszałem od Pawła Ławińskiego, który kiedyś w dobrych czasach był szefem działu zagranicznego właśnie w Gazecie Wyborczej. I on mi powiedział, że mieli kiedyś, no bo w weekendy wszystkie portale starają się robić taki magazyn i WP, i Onet, i Gazeta.pl i tak dalej. I on mi powiedział historię, że mieli w weekend reportaż z Sudanu Południowego, bardzo dobry, i że kliknęło w to 650 tysięcy osób, co jest w ogóle niesamowitym wynikiem, jak dla mediów, jakby w gazecie ktoś kupił 650 tysięcy egzemplarzy, to w ogóle niesamowite. Natomiast tego samego dnia urodziło się pierwsze dziecko Roberta Lewandowskiego, no i w to już kliknęło 6,5 miliona osób. I to porównanie jest bez sensu. To znaczy, to co my robimy, nie jest skierowane do tych ludzi, którzy będą klikali w tego Roberta Lewandowskiego. Albo do nich też, ale oni muszą po prostu sami chcieć sięgnąć gdzieś tam inaczej. I zmierzam tylko do tego z tą opowieścią, że teraz dzięki właśnie nowym technologiom, bo jak rozumiem motywem przewodnim jednak całego dzisiejszego dnia są tu nowe technologie, jest możliwość dotarcia z właśnie naszymi informacjami, z naszymi treściami do grona osób, które wcale nie jest niszowe, znaczy jest niszowe, ale nie jest niszowe w takim sensie jak nam, tak, mnie i Darkowi wmawiano przez lata. To nie jest 5 osób na Uniwersytecie Warszawskim na kulturoznawstwie.
no nie, no to jednak się okazuje, że to są tacy takie osoby jak na przykład moja babcia, która skończyła 6 klas podstawówki, a z którą jako dziecko, jak moi rodzice pracowali na dyżurach i się z babcią wychowywałem, to oglądałem 7 dni świat. I babcia nie potrafiła wskazać na mapie Iraku, ale oglądała o tym Iraku program. Nie? Tacy ludzie też dzięki nowym mediom właśnie i dzięki nowym technologiom docierają do takich informacji. Jak pytasz o kryteria doboru, one są całkowicie arbitralne. To znaczy ja dobieram do programu to, co mi się wydaje, że jest interesujące i o czym powinni wiedzieć słuchacze, którzy mi ufają. To myślę, że też jest dosyć ważna taka kategoria, która zwłaszcza w takich przypadkach jak nasz się powinna tutaj pojawić. To znaczy w bardzo dużym stopniu to się opiera na zaufaniu do człowieka, który mówi. Do człowieka, który firmuje dany program swoim nazwiskiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie mam sygnały od ludzi. Oczywiście można powiedzieć, że to są sygnały anegdotyczne, bo ja nie robiłem żadnych badań, które by to potwierdzały, chociaż pojawiła się pierwsza praca licencjacka na temat raportu o stanie świata, z czego jestem bardzo dumny. I ja opowiadam o świecie w taki sposób, w jaki mi się wydaje jest ciekawe. To naprawdę tam nie bardzo umiem rozwinąć tę myśl, gdyż to jest całość jej. Opowiadam o świecie tak, jak mi się wydaje. Raport nie, na przykład bardzo często raport jest spychany w różne takie formuły, które mnie zupełnie nie odpowiadają. To nie jest program o geopolityce, to nie jest program, w ogóle to nie jest program o polityce w takim sensie, jak instytuty różnego rodzaju zasłużone i super, z których ekspertów korzystam, opowiadają o polityce, analizując ją. My opowiadamy o świecie, o ludziach, o tym wszystkim, co wydaje nam się interesujące w okresie wielkiej zmiany, którą przeżywamy i którą próbujemy opowiedzieć ludziom po to, żeby się mniej bali. Taki jest w ogóle cel, tak sobie jak myślę o filozoficznym celu istnienia tego programu, to jest pewnie coś takiego, żeby poprzez próbę opisu świata pozwolić tym, którzy mają taką potrzebę, zrozumieć, co się dzieje i przez to, żeby opanować co nieco to poczucie, które jest chyba najbardziej powszechne w tej chwili, czy poczucie obawy przed tym, co będzie dalej. Obawy strachu przed zagrożeniami różnego rodzaju, które na nas nacierają z różnych stron. Jeśli chodzi o zasięg tego, mi się też oczywiście wydawało, że gdzieś tam ten sufit to jest na poziomie tygodnika powszechnego, prawda? To znaczy, że 30 tysięcy ludzi mniej więcej w Polsce chce czytać pogłębione treści. Powiedzmy, że gazetę czyta się w rodzinie, no to nie będzie 2 razy tyle, czy tam 2,5 razy tyle. Ale to jest nieprawda po prostu. W tej chwili raport jest słuchany, już nie mówię o czasie wojny, kiedy te odsłony były rzeczywiście bardzo wysokie, ale on jest słuchany mniej więcej przez 170 tysięcy ludzi, ten duży raport, co jest bardzo dużym osiągnięciem, jeśli mówimy o tego typu programach, o czym Maciek też wspominał, że to są zwykle trudniejsze sprawy, sprawy, o których musisz chcieć się dowiedzieć. Mało tego, jest pewna granica technologiczna, którą trzeba pokonać i bardzo się cieszę, że masz doświadczenie ze starszymi osobami, które korzystają z podcastów. Mi się wydaje, że... Ale Maciek, to babci włącza, przychodzi, włącza i wychodzi, babciu słuchaj. I moje doświadczenie jest takie, że do 18 roku życia to jest znikoma liczba ludzi, która słucha raportu i po 60 to jest znikoma liczba ludzi, która słucha raportu. Ale to ostatnie to jest właśnie bariera technologiczna w przypadku Polski, mi się wydaje. To nie jest brak chęci, tylko to jest problem, jak instalowałem aktualnemu partnerowi mojej chrzestnej Spotify, to zajęło mi to 2 godziny, żeby mu wytłumaczyć, jak to działa. I przechodziliśmy przez to 10 razy. No i w końcu się nauczył, ale
to myślę, że to jest kwestia tylko bariery technologicznej, jeżeli mówimy o 60+. Ja to poprzednie pytanie zadałem wam trochę celowo, ponieważ wydawało mi się, że właśnie w ten sposób odpowiecie, że to jest w dużym stopniu arbitralne, że to jest po waszej stronie piłka, jak dobieracie tematy, jak to wygląda. I tak naprawdę to w gruncie rzeczy jest duża odpowiedź w ogóle na to, czy coś się w takiej branży jak nowe media udaje. Że to jest ta rzecz, której jeszcze przynajmniej na razie nie ma do niej zakusów, żeby coś sztucznego, sztuczna inteligencja, jakiś algorytm był w stanie z tak dużym feelingiem tworzyć treści, które będą docierały do ludzi, że wy za tym stoicie personalnie. I dlatego to jest takie i dlatego to ludziom się podoba. To oznacza, że to nie jest idealne, ale to oznacza, że to jest po prostu jakieś. I to jakieś, które wkładacie, jest częścią sukcesu. Ale dobra, z innej mańki, bo to jest jedna. Ale z... to może zatrzymajmy się tu na sekundę, bo ja uważam, że ja to jest przyszłość mediów, tak? W sensie, tak. Ale to jest ciekawy wątek, no jeżeli gadamy o technologiach. Sztuczna inteligencja w mediach jest już teraz, tak? Są depesze, które tworzone są w Reutersie na przykład i są pisane przez sztuczną inteligencję. To są depesze, ale one będą się rozwijać. Tym bardziej, że mamy już bardzo dużo takich algorytmów, które na podstawie odpowiednio oczywiście dużego inputu są w stanie tworzyć nieodróżnialne od ludzkiej twórczości teksty poetyczne, opowiadanie. To nie jest wymysł, to nie jest przyszłość, tak? Wiemy o tym wszyscy, że to istnieje. Moim zdaniem w dziennikarstwie będzie na pewno automatyzacja szła w tę stronę, tylko że to tak jak ten gorący temat tego roku i na pewno duża część osób tutaj siedząca się już bawiła DALI, tak? Czyli tworzeniem przez algorytm ilustracji na podstawie tam tekstu. No i DALI jest bardzo prostą metodą. Natomiast są te bardziej zaawansowane, o których też wiecie, gdzie tam trzeba być zaproszony na Discord i tak dalej. O, już tam powstają niesamowite dzieła sztuki. I taki prosta narracja, która jest, to jest taka, że no to teraz komputer tworzy lepsze dzieła sztuki niż artysta. To jest nieprawda. Wszystkie te najlepsze rzeczy, które widzicie w internecie, albo na przykład ten kasus, że ktoś tam zgłosił stworzony przez sztuczną inteligencję obraz i wygrał konkurs. No dobra, ale jak się w to wczytamy, poza nagłówek, co jest zmorą dzisiejszych oczywiście czasów, to się okazuje, jak porozmawiacie z ludźmi, którzy nad tym też siedzą i pracują, że każdy z tych materiałów wymaga dalszej obróbki artystycznej. Że jeżeli na przykład próbujecie zrobić komiks, to jest na przykład dobry kasus, no bo to już nie jest pojedyncza ilustracja. Chcecie zrobić komiks przepuszczony przez taki algorytm. To wymaga bardzo dużo postprodukcji ze strony artystów. Czyli nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Moim zdaniem już dziś mogłoby być dziennikarstwo ze sztucznej inteligencji, nie tylko depesze. Teksty, analizy, głos przecież, nawet w sztucznie wygenerowane posty, no co zresztą też ma miejsce, tak? Tylko że one nie będą w stanie jeszcze przeskoczyć pewnego progu. Ale moim zdaniem za 10 lat już będą w stanie przeskoczyć jakiś próg. I człowiek powinien być jednak w tym przypadku bezpiecznikiem, tak? Bo jak puścimy taki Skynet na pełnego, no moim zdaniem, jak pomijam już te takie wizje, że tam maszyny nas wykończą, roboty, tak, sztuka i tak dalej, ale chodzi mi tylko o to w tym wszystkim, że maszyna się może jednak pomylić w kilku miejscach. Jak się już raz pomyli, to ta powtórka będzie szła dalej, że jakby człowiek jest potrzebny bezpiecznikiem, tylko ja bardzo się boję tego momentu, kiedy człowiek zostanie już tylko bezpiecznikiem, a nie twórcą. Ale jest jeszcze człowiek... Mogę coś dodać? Bo to jest bardzo fajne i w ogóle bardzo ciekawe, o czym mówisz, tylko być może to jest wybieganie w przyszłość, być może ja jestem jeszcze z epoki analogowej i myślę o tych zagrożeniach, które z mediami się wiążą, które są dwojakiego rodzaju. Pierwsze zagrożenie staje się coraz mniej istotne. To jest zagrożenie polityczne, którym w takim kraju jak Polska cały czas ludzie żyją. To znaczy naprawdę myślą, że jak ktoś będzie miał media, to będzie rządził. Do pewnego stopnia to jest prawdą, ale tylko do pewnego stopnia. Ostatnio przeczytałem, że w grupie wiekowej 16-24 w Wielkiej Brytanii więcej ludzi czerpie informacje z TikToka niż z BBC. Z TikToka, nie mówię o całej sferze mediów społecznościowych, tylko z samego TikToka. I to pokazuje, jak gdzieś tam w ogóle kompletnie poza tematem jest dyskusja na temat tego, kto ma mieć media publiczne na przykład. Jest to, może do pewnego stopnia to być bezprzedmiotowe, tylko na to jest jedna rzecz, na którą zwracam uwagę, a druga rzecz to jest oczywiście presja,
komercyjna, która jest moim zdaniem znacznie ważniejsza w tej chwili niż to, czy sztuczna inteligencja będzie pisała depesze. Bo zwłaszcza przy okazji nowych mediów, my mamy, ponieważ to jest wszystko nieregulowane, tak samo jak Facebook był nieregulowany, cały świat mediów społecznościowych był nieregulowany i po 20 latach się zorientowaliśmy, że nie wiemy, co z tym mamy robić, bo nagle ludziom się mózgi zmieniają w związku z tym, co media społecznościowe z nami robią. Tak samo wspomniany TikTok. Już są analizy, które pokazują, w jaki sposób to drenuje ludzi i zmienia ich sposób w ogóle myślenia. I pewne instynktowne zachowania. My jesteśmy na etapie takim, w którym firmy, korporacje przejmują, korporacje czy nie korporacje, przejmują po prostu tą sferę, na przykład podcastów. I to się odbywa w sposób, w którym słuchacz nie ma pojęcia, czego słucha. Zmorą polskich mediów tradycyjnych w bardzo dużym stopniu i do tej pory myślę, że tak jest, było to, że działy marketingu przejęły gazety i w ogóle media i na przykład kwestia, nie wiem, korupcji polegająca na publikowaniu artykułów sponsorowanych bez podania informacji o tym, że to są artykuły sponsorowane, to samo na skalę znacznie bardziej powszechną, znacznie większą i z pełnym przyzwoleniem wszystkich odbiorców grozi odbiorcom nowych mediów i to się już dzieje. To się dzieje na naszych oczach, kiedy po prostu realizują się interesy firm przy pomocy audycji. Ja mam to jakby na co dzień, ponieważ co chwila dostaję maile od różnych firm, w których nie pyta mnie się, czy ja lokuję produkt, tylko za ile lokuję produkt. Nie pyta mnie się, czy robię podcasty na zamówienie, tylko za ile robię podcasty na zamówienie i czy mógłbym przesłać swoje statystyki. To jest główne zagrożenie w tej chwili. O tym powinniśmy mówić i to powinniśmy uregulować. Bo sztuczna inteligencja z pełnym szacunkiem i absolutnie to jest super filozoficzna rozmowa, która jest warta kontynuowania, bo to nam też grozi, ale znacznie bliższe ciału jest to, o czym mówię teraz. Tak mi się wydaje. Tak. Myślę, że możemy się zgodzić, Darku. Nie, to bez dwóch zdań, to absolutnie, ale tak sobie myślałem, żeby na chwilę zostawić złe korporacje i zbieranie danych i te rzeczy, które nad nami wiszą i skierować na chwilę światła na was, czyli na słuchaczy, odbiorców, konkretnie słuchaczy i odbiorców podcastów, bo pewnie doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, że bardzo mały odsetek osób słucha podcastu, będąc zaangażowanym tylko w słuchanie podcastu. To jest czynność towarzysząca. To jest, kiedy ćwiczymy, to jest, kiedy biegamy, kiedy wybieramy najbardziej miękkie awokado, kiedy prasujemy, kiedy tłuczymy się w metrze i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje mi się, że rodzi pewnego rodzaju problem, z którym każdy twórca treści audio w takiej formie musi sobie prędzej czy później poradzić, który na przykład jest charakterystyczny dla twórców audiobooków. Bo kiedy mamy książkę, która jest przelana na formę audio, każde słowo jest ważne. Pisarz każde słowo cyzelował, żeby tam wszystko pięknie grało i kiedy to się czyta, to raczej trzeba być skupionym, jeżeli faktycznie chce się to zrobić. W przypadku podcastów już takiego założenia raczej nie ma. Czy u was, kiedy tworzycie, czy to rozmowy, czy formy narracyjne, zwracacie jakoś na to uwagę, na przykład, żeby ta forma finalna była taka, żeby to za bardzo nie pędziło, żeby to właśnie nie ulatywało potencjalnie waszym odbiorcom, czy też to po prostu przychodzi naturalnie? No bo myślę, że zgodzimy się co do jednego, że nie chcecie, żeby po przesłuchaniu godzinnej czy dwugodzinnej audycji ktoś zapamiętał tylko 5-10%, no nie? Mogę? Ja bardzo krótko. Tak jak się napisze książkę, to ona się staje własnością czytelnika i co on z nią zrobi, to nie jest sprawa autora. Tak samo jak się zrobi tego typu audycję, to ja nie wiem, co się z nią, jak kto tego słucha, ile tego słucha, znaczy potem można to sprawdzić oczywiście. I
bardzo by było miło, gdyby wszyscy słuchali 100% i wyciągali jedynie słuszne wnioski, ale tak nie jest. To znaczy, to jest do pewnego stopnia działalność usługowa, to co my robimy. Robimy coś dla ludzi, co oni sobie z tym zrobią, to jest ich sprawa. Jeden może, nie wiem, posłuchać 5 minut i zapamiętać jedną myśl, inny może słuchać 2,5 godziny. Nie bardzo wiem, jakie przełożenie możemy mieć na odbiór słuchacza, poza tym, żeby tym programom znowu na podstawie arbitralnych decyzji i własnego doświadczenia nadawać takie formy, które wydają się najbardziej atrakcyjne do słuchania. Tak, ja się z tym zgadzam. Ja zresztą słucham podcastów składając pranie albo gotując, więc jestem w tej grupie, która czasem traci tam część treści i ja się łapię na tym, że jeżeli nagle się orientuję, że jest część rozmowy, a ja odnosimy się do czegoś, czego nie usłyszałem, to się po prostu cofam w tym audio i odsłuchuję to sobie jeszcze raz. I myślę, że to zależy od słuchaczy, jak to odsłuchują, z jaką intensywnością, czy jakby jak puszczają, to musi każdy w domu musi siedzieć i skupić się przy tym odbiorniku, czy robią to właśnie przy okazji czegoś, a z reguły jednak to robią przy okazji czegoś. I nie sądzę, żeby tutaj można było jako twórca coś dodatkowo do tego robić. No można, wiadomo, tam podzielić na, zrobić podzielnik w zależności od tego, o jakiej mówimy platformie i tak dalej, żeby można sobie było włączyć konkretny ten, można zrobić transkrypcję, żeby ktoś później sobie po słowie kluczowym odszukał ten fragment. Można to na różne sposoby jakoś zrobić lepiej, ale moim zdaniem to się trochę mija z celem, bo też podcast jest popularny jako forma dzięki temu, że jest właśnie medium towarzyszącym, że nie angażuje nas wzrokowo, ruchowo i tak dalej. Więc myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Ale przyznasz, że te drobne rzeczy, o których wspomniałeś, na przykład transkrypcja, to jest gra warta świeczki. To jest gra warta świeczki, ale ja na przykład specjalnie nie robię transkrypcji wywiadów, bo jak zamawiam reportaże, to reportaże są, albo jak sam robię, to one mają i wersję pisaną, i mają wersję audio, i jak sam robię, to mają też wersję wideo. I to wynika z tego, że ja to robię też dla osób, które na przykład są niesłyszące, albo niewidome i tak dalej, żeby ułatwić odbiór. Natomiast w przypadku rozmów ja specjalnie nie robię transkrypcji, mimo że mam co miesiąc po 4 propozycje od kogoś, kto by je zrobił, za tam coraz niższe stawki w ogóle. Dziwne, bo inflacja jest coraz wyższa, ale nie robię tego dlatego, bo jeżeli mamy żywą rozmowę, nieskryptowaną i rozmawiamy, to tak jak czasami oglądacie wiadomości i jest nagrany polityk z drugim politykiem w jakiejś restauracji i lecą te ich kwestie i się zastanawiacie, co to są za idioci, kto tak mówi, nie? Że to po prostu tylko debile tak rozmawiają, a oni rozmawiają normalnie, tylko że po prostu jak się to przełoży na tekst, no to tak to wygląda, więc ja nie chcę robić tego moim rozmówcom, że w wersji tekstowej oni po prostu wyjdą na idiotów, no. Ja dlatego nie robię transkrypcji, to jest jedyny powód, bo po prostu to będzie fatalnie wyglądać i tak wygląda moje doświadczenie medialne do tej pory, że tak samo jak robiłem wywiady przez lata, nagrywasz na dyktafon i później to sobie spisujesz, zanim poddasz obróbce redakcji, no nie da się tego czytać. No to jest nieczytelna po prostu papka, no, najzwyczajniej w świecie. Zanim przejdę do jednego albo dwóch pytań, które wy nadesłaliście, super, dzięki, to ostatnie ode mnie. Spróbujcie się cofnąć do samego początku, do tego momentu, w którym stwierdziliście, że dziennikarstwo to jest to, czym chcecie się zajmować. I teraz spróbujcie przeskoczyć do roku 2022. Jaka jest jedna rzecz, którą wtedy chcielibyście wiedzieć o tej profesji, ale nikt wam nie powiedział? Że nieprawdą jest, że jeżeli będę bardzo dokładnie i bardzo sumiennie wykonywał swoją pracę, to ktoś to zauważy i będzie to profitowało. Nie, to zupełnie w tej branży to tak nie działa. Po prostu skupianie się na dobrej robocie oznacza brak awansów, brak podwyżek, brak etatu. I że może warto by zacząć palić papierosy, gdybym chciał awansować, ale nie warto, podkreślam. Darku? To ja powiem zupełnie coś innego. Że warto palić. Po prostu należy realizować swoje pasje, bo tylko to ci da zadowolenie. Nie, ale się zgadzam, dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tylko mówię, co bym wyobrażałem sobie inaczej. I mało tego. Zrozumiałem pytanie.
Nie, tak zupełnie poważnie. Oczywiście my zostaliśmy tutaj zaproszeni zapewne dlatego, że uznawani jesteśmy za tak zwanych ludzi sukcesu. Nam się udało, prawda? Nie wiem, jakie macie, ty masz podejście do tego. Ja uważam, że raport o stanie świata nie jest dowodem na nic. To, co się stało, to jest, nie chcę się chwalić, mówiąc, że to jest audycja antysystemowa, ale na pewno jest pozasystemowa. To znaczy, udało nam się stworzyć coś, co funkcjonuje kompletnie poza systemem i jako takie nie jest dowodem, a nie jest przykładem na cokolwiek. Jeżeli ktokolwiek chciałby myśleć o tym, jak powinny wyglądać media wysokiej jakości, bo raport jest audycją wysokiej jakości. Jeżeli ktoś chciałby tworzyć audycję wysokiej jakości w Polsce systemowo, to raport nie jest przykładem na nic. Po prostu jeżeli udało się coś... Polską zajmować, prawda? Jak chce się zajmować Polską, to to jest dużo trudniejsze, bo pozwy. Nie, moim to nawet nie o to chodzi, że to nie chodzi o sprawy tematyczne, tylko to chodzi o pewien zestaw okoliczności, ludzi, czasu, który zaistniał. Natomiast to nie jest tak, że systemowo możemy zrobić tak, że słuchajcie, jeżeli chcemy mieć wiele dobrych audycji, to powinniśmy to zrobić przez crowdfunding, zatrudniając ludzi, którzy jakoś byli obecni w mediach czy coś takiego. No nie wiem, te wszystkie rzeczy, które bardzo często słyszę i o których mi się mówi tak, że raport jest popularny, bo ty w Trójce byłeś. No może tak. Było jeszcze paru innych ludzi w Trójce i im się nie udało. Niektórym się udało, niektórym się nie udało, niektórym się udało mniej. Więc to nie jest tak, że to jest dowód na cokolwiek. Natomiast to jest dowód na pewno na to, że w tym zestawie okoliczności, który zaistniał, nam się udało. Dlatego dla mnie w ogóle to doświadczenie jest zaprzeczeniem tego, co mówisz. To znaczy, ja pracuję znacznie dłużej w dziennikarstwie niż ty i znacznie więcej tego szytu, o którym mówisz, poznałem. I po 30 latach pracy w dziennikarstwie poziom cynizmu, zniesmaczenia, z braku zadowolenia z pracy, przekonania, że otaczają cię półgłówki i tak dalej, jest przeogromny. Po czym spotyka cię doświadczenie, które wszystko to odwraca, tak? Bo nagle przychodzę do ludzi i mówię, słuchajcie, to jest mój program, ja nic więcej nie mam wam do zaproponowania, poza tym, że mogę go dla was robić. I nagle się okazuje, że kilka tysięcy ludzi co miesiąc wykłada z własnych pieniędzy jakąś sumę po to, żebym ja i ludzie, którym płacę, mogli pracować. Nie ma bardziej poruszającego doświadczenia w moim życiu zawodowym. To jest coś, co pokazuje, że to jest nieprawda, że się nie da. Że to jest nieprawda, że ludziom nie zależy. Że to jest nieprawda, że to, co robisz, nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Wszystko, co robimy, ma znaczenie. I i tyle. No, więc jakbyś mnie, czego nie wiedziałem, jak przychodziłem do RFI na samym początku, tam w 90 czy 91 roku, czego nie wiedziałem, nic nie wiedziałem. Teraz wiem trochę więcej, no nie wiem, może trochę więcej umiem. Trudno mi uchwycić jedną myśl poza tą, którą przed chwilą wygłosiłem. Nie należy tracić nadziei, nie należy tracić pasji do wykonywania tego, co się robi. To jest najważniejsze. My mamy ogromny luksus i ogromny przywilej, że możemy robić to, co kochamy. Ja nie uważam tego, co robię, za pracę. W sensie takim, jak ludzie traktują pracę, znaczy, że chodzą do pracy po to, żeby po niej odpoczywać. Nie, ja nie mam takiej pracy. Moja praca jest moim życiem, co oczywiście ma swoje dobre i złe strony, ale
ale tak to wygląda i to jest ogromny przywilej, za który bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Tyle. I my wam pięknie dziękujemy również za tę możliwość. Zanim Maciej wbiegnie tutaj, odbierze nam mikrofony i każe uciekać, ja pozwolę sobie zadać jedno, ale bardzo krótkie pytanie na sam koniec. Wymieńcie proszę po jednym, oczywiście nie waszym, podcaście, który polecacie, żeby słuchać. I smykamy. Ja Radio Naukowe Karoliny Głowackiej. Gdybym się zajmował nauką, to bym chciał robić taki podcast jak ona. I czasami robi Karolina tematy, które ja bym chciał zrobić u siebie, bo ja czasami też robię tematy naukowe i wtedy do niej piszę wściekły prywatną wiadomość. To jest świetny podcast, wszystkim bardzo polecam. Ja oczywiście chylę głowę, ponieważ nie słucham podcastów. Trudno mi naprawdę polecić cokolwiek. Posłuchajcie podcastu amerykańskiego pod tytułem Winds of Change o piosence Skorpionców. A ja polecę podcast The Serial, też angielski. Bardzo państwu dziękujemy.